Cześć, tu Gaja Grzegorzewska. Zapraszam na jubileuszowy odcinek To Ciekawe. Co zrobić, żeby wyglądać jak Anna Lewandowska? Czy warto słuchać mamy? I kim jest Hanna Janagihara? Zapraszam na 50. odcinek To Ciekawe. Dzisiejszy przegląd nowości rozpoczynamy muzycznie. Fani Kasi Nosowskiej doczekali się błysku, bardzo gitarowego błysku, a więc nowej płyty grupy Hej w trzech różnych kolorach, a fani i miłośnicy talentu Piotra Zioły doczekali się debiutanckiego albumu zatytułowanego Revolving Door. Amatorzy literatury, jestem ciekaw, jak wy odbierzecie najgłośniejszą amerykańską powieść ubiegłego roku Hanny Janagihary Małe życie. A Iwet Żółtowska-Darska w końcu w swoim piłkarskim cyklu pochyliła się nad postacią naszego polskiego Roberta Lewandowskiego. A druga, ta bardziej gibka połowa Roberta, zaprasza nas do bardzo wycieńczających treningów, ale na szczęście tylko 15-minutowych. Natomiast miłośnicy Gwiezdnych Wojen w końcu będą mogli obok telewizora postawić najnowszą część sagi. No i oczywiście oglądać bez końca. A w grach w końcu zagramy w najnowszą część Uncharted, czyli fantastyczne przygody takiego niby Indiana Jonesa. No i wraca, po wielu latach wraca Doom, tylko przystosowana gra do obecnych realiów, w tym m.in. tryb multiplayer. A miłośnicy dwóch rozrabiaków Bolka i Lolka powinni pojawić się w Empiku, bo pojawili się na produktach codziennego użytku. A jeśli mówimy o Empik Art, nowej kolekcji autorskiej, czas na pracę bardzo zdolnego Dominika Jasińskiego. Jeśli w programie To Ciekawe pojawia się Gaja Grzegorzewska, to znaczy, że pojawiła się nowa, fantastyczna powieść i prawdopodobnie jest to kryminał. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Czy jest to kryminał twoim zdaniem? Tak, wciąż jest to kryminał, ale nie klasyczny. Internetowi recenzenci twierdzą właśnie, że nie jest to kryminał, a ja po lekturze stwierdzam, że to jest coś na kształt kryminału, tym bardziej, że jest to jazda, emocjonalna jazda bez trzymanki na wstecznym biegu. No właśnie, tak. Dobrze to ująłeś. No wiesz, jest zagadka, jest rozwiązana, jest detektyw, no to jest kryminał. A cała książka jest w ogóle książką w książce. Ma budowę szkatułkową. Ta książka w ogóle jest napisana poniekąd od tyłu, to znaczy jest to retrospekcja, cofamy się w czasie. Czy można tę książkę czytać od tyłu? Nie wszystkie rozdziały, ale no właśnie ten wątek, który jest puszczony, chciałam powiedzieć puszczony jak w filmie, od tyłu do przodu, można też przeczytać normalnie. A czy książka, która pisana jest poniekąd do tyłu, pisana była od przodu? To znaczy najpierw powstał pierwszy rozdział, ten najpóźniejszy, czy najpierw powstał koniec książki? Ja w ogóle nie piszę chronologicznie i to nie tylko tej książki tak nie napisałam. Często robię tak, że piszę początek i koniec i potem wypełniam środek. To ciekawe. A tutaj to w ogóle skakałam przez cały czas. Oprócz tego, że jest to taka nietypowa formuła, że jest to nietypowa fabuła, to jeszcze wątek toczy się dwuliniowo, prawda? Są tu niejako dwie książki w jednej, można powiedzieć. Nawet trzy. Nawet trzy. Czy w jaki sposób ty, pisząc taką książkę, nie gubisz się sama? Wiesz co, korzystałam z takiego programu dla scenarzystów, on się nazywa Scrivener. I tam możesz sobie wrzucać po prostu rozdziały czy sceny w przypadku filmu i je przestawiać potem bardzo wygodnie. A program pokazuje, to jest dobre, to jest złe, czy na razie nie, tego nie? Nie, jeszcze nie jest tak uzdolniony. A zaczęłaś pisać dokładnie 10 lat temu. Tak, jest to przerażające. Pisałaś pierwszą powieść, która okazała się sukcesem, a miała być powieścią schowaną do szafy. Tak, miała być typową właśnie taką do szuflady, no ale matka mnie zmusiła, żebym dała wydawcę, dałam, spodobało się i została wydana, ale długo... Słuchajcie, mam. Ale długo było tak, że oprócz tego, że pisałam i wydawałam książki, to pracowałam jeszcze gdzieś. A od paru lat już całe szczęście nie muszę chodzić do żadnej roboty. Bo kasę masz z tego, że piszesz. Dlaczego ludzie nie czytają? Bo nie są do tego przyzwyczajeni. To jest nawyk, który trzeba wpajać bardzo wcześnie, bo jeśli się nie wpoi właśnie czegoś takiego, że rozrywką jest czytanie, to bardzo ciężko potem w przyszłości, jako nie wiem, dorosły człowiek, czerpać przyjemność z czegoś, co jest
trudniejsze niż powiedzmy, nie wiem, gra komputerowa. Że ludzie są atakowani taką ilością bodźców różnych, że nie potrafią się skupić na tekście. Często mają problem z przeczytaniem artykułu, który ma stronę albo dwie, a co dopiero przeczytać książkę, która ma 400. Że bardzo łatwo się rozpraszają. Ja nawet to widzę po sobie teraz, po prostu jako że uczestniczę w Facebooku, Instagramie, odbieram maile, że jak czytam, czytam powiedzmy 20 minut, a potem muszę już sprawdzić coś. Jak zawsze w programie mamy dla Was konkurs do wygrania 3 egzemplarze Kamiennej Nocy. Zadanie konkursowe przedstawi dzisiejszy gość. Zadanie konkursowe brzmi: napisz jednozdaniowy kryminał. Koniec programu też jest ważny, bo prezentujemy zwycięzców z ostatniego odcinka i przypominamy o wydarzeniach, które odbędą się w salonach Empiku w całej Polsce, a będzie ich sporo. Za 2 tygodnie kolejny odcinek i kolejny ciekawy gość. Do zobaczenia!